Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co wyróżnia wybitnie skutecznych ludzi? Jakże niezwykłe jest to, że niektórzy zdają się osiągać swoje cele z niezwykłą łatwością, podczas gdy inni, mimo największych wysiłków, krążą w kółko, by po latach wrócić do punktu, w którym zaczynali. Tajemnica osiągnięć leży nie tylko w ciężkiej pracy i talencie, ale także w unikalnym podejściu do życia. Dziś zabiorę Cię w podróż od bycia proaktywnym, przez zaczynanie z wizją końca, aż po ostrzenie piły, którą Stephen Covey przedstawił w swojej przełomowej książce Siedem nawyków skutecznego działania. Te zasady odmieniły życie milionów ludzi na całym świecie, a teraz mogą stać się kluczem do Twojego osobistego i zawodowego sukcesu. To nie tylko teoria, to praktyczny przewodnik, który może prowadzić Cię każdego dnia. Nawyk numer 1. Bądź proaktywny. Covey podkreśla, że kluczem do kontrolowania swojego życia jest bycie proaktywnym. Oznacza to, że zamiast tylko reagować na to, co się dzieje, powinniśmy sami tworzyć swoją rzeczywistość. Autor twierdzi, że to, jak żyjemy, zależy od naszych wyborów i tego, jak reagujemy na różne sytuacje, a nie tylko od samych sytuacji. Według niego zawsze mamy wybór, jak zareagować na to, co nas otacza. Z biegiem czasu oraz dzięki praktyce jesteśmy w stanie rozwijać umiejętność lepszego radzenia sobie z przeciwnościami. W obliczu niepowodzeń, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zamiast poddawać się instynktownym reakcjom, warto zatrzymać się i zastanowić nad źródłem problemu. Odrzucając impulsywność, skupiamy się na aspektach, na które mamy realny wpływ, co umożliwia wprowadzenie konstruktywnych zmian. Załóżmy, że zauważyłeś, że Twoje miesięczne wydatki są coraz wyższe, a oszczędności maleją. Oto, jak różni się postawa proaktywna od reaktywnej w tej sytuacji. Postawa reaktywna. Ignorujesz problem, mając nadzieję, że jakoś rozwiąże się sam. Narzekasz na rosnące koszty życia, czując się bezsilny i stwierdzasz, że nie masz wpływu na swoją sytuację finansową. Unikasz sprawdzania stanu konta i przeglądania wydatków, bojąc się złych wiadomości. Postawa proaktywna. Dokładnie analizujesz swoje miesięczne wydatki, aby zidentyfikować, gdzie można zrobić cięcia lub jakie wydatki są niepotrzebne. Tworzysz budżet, który uwzględnia Twoje priorytety finansowe i zaczynasz się go ściśle trzymać. Edukujesz się na temat zarządzania finansami osobistymi, czytając książki, korzystając z aplikacji do zarządzania budżetem lub nawet konsultując się z doradcą finansowym. Postawa proaktywna działa nawet w ekstremalnych sytuacjach. Rozważmy przykład Viktora Frankla, znanego psychiatry, który przetrwał II wojnę światową w obozie koncentracyjnym. Mimo że jego warunki życia były przerażające i całkowicie kontrolowane przez wrogów, Frankl uświadomił sobie, że wciąż może kontrolować swoje reakcje. Zamiast poddawać się rozpaczy, codziennie wyobrażał sobie, że w przyszłości będzie mógł dzielić się z innymi swoją historią przetrwania. Ta proaktywna postawa pomogła mu przetrwać trudne chwile i później stała się fundamentem jego pracy jako psychiatry i autora książek. Proaktywność, według Coveya, to pierwszy krok do osiągnięcia skuteczności w życiu osobistym i zawodowym. Poprzez przejmowanie kontroli nad własnymi reakcjami i skupieniu się na obszarach, na które możemy bezpośrednio wpłynąć, otwieramy drzwi do wzrostu, rozwoju i większej skuteczności, a co za tym idzie, do szczęśliwszego życia. Nawyk numer 2. Zaczynaj z wizją końca. Covey zachęca do dość makabrycznego ćwiczenia, które polega na tym, abyś wyobraził sobie, że jesteś w przyszłości i niestety odszedłeś z tego świata. A teraz wszyscy twoi przyjaciele, rodzina i koledzy z pracy zgromadzili się na twoim pogrzebie. Każda osoba kolejno podchodzi do mównicy i wygłasza mowę pożegnalną. Co chciałbyś, aby o tobie powiedzieli? Oczywiście trudno jest o tym myśleć, ale taka wizja może być bardzo pouczająca i otwierająca oczy. Nagle nieistotne szczegóły codziennego życia znikają, a wszystkie twoje prawdziwe priorytety stają się jasne. Teraz myślisz o swoich relacjach, osiągnięciach i o opinii o sobie, którą chcesz pozostawić. Ten scenariusz podkreśla, jak istotne jest myślenie o końcu w kontekście planowania życia. To prowadzi do zasady, by zaczynać z klarownym obrazem oczekiwanego rezultatu.
Każde działanie, duże czy małe, wykonujesz najpierw w swojej wyobraźni, a potem w rzeczywistości. To może być szybki zarys planu lub szczegółowy projekt, ale zawsze powinieneś mieć wizję przyszłości, aby lepiej poruszać się w teraźniejszości. Przykładowo, planując budowę wymarzonego domu, najpierw tworzysz plan. Bez niego cały proces byłby niezorganizowany i pełen błędów. Ale prawdziwa wartość tego podejścia ukazuje się, gdy planujesz długoterminowo. Wyobraź sobie życie, jakie chcesz prowadzić, i stwórz osobistą misję. Ta refleksja i zapisanie celów, wartości i definicji sukcesu pomogą ci oceniać postępy i podejmować decyzje. Jasna wizja celu ułatwia utrzymanie kursu. Nawyk numer 3. Rób najpierw to, co najważniejsze. Nawyk ten dotyczy zasady zarządzania czasem, która zachęca do skupienia się na zadaniach ważnych, a niekoniecznie pilnych. Covey poleca macierz na wzór matrycy Eisenhowera do efektywnego zarządzania swoimi zadaniami przez określenie ich priorytetów. Korzysta z dwóch wymiarów – ważności oraz pilności zadań. Macierz podzielona jest na cztery kwadranty, aby pomóc rozróżnić zadania. Kwadrant pierwszy – zadania ważne i pilne. Kryzysy, terminy. Kwadrant drugi. Zadania ważne, ale nie pilne. Planowanie, rozwój osobisty, budowanie relacji. Kwadrant trzeci. Zadania nieważne, ale pilne. Niektóre telefony, większość spotkań. Kwadrant czwarty. Zadania ani ważne, ani pilne. Marnotrawstwo czasu. Niektóre rozrywki. Covey argumentuje, że skuteczni ludzie spędzają większość swojego czasu w kwadrancie drugim, czyli poświęcają czas zadaniom ważnym, ale nie pilnym, co prowadzi do mniejszej liczby kryzysów i mniejszego nacisku na zadania pilne. Po prostu pracują nad rzeczami, które naprawdę mają znaczenie. Nawyk numer 4. Myśl w kategoriach win-win. Wyobraź sobie, że jesteś na decydującym meczu mistrzostw piłki nożnej. Jest to finał sezonu, gdzie zwycięzca zgarnia wszystko, a pokonany nie otrzymuje nic, bez względu na to, jak dobrze się spisał. Na szczęście, życie często oferuje bardziej elastyczne scenariusze niż sport, gdzie wygrana jednej strony nie musi oznaczać przegranej dla drugiej. Wielu ludzi odnosi sukces dzięki dążeniu do sytuacji, w której każdy wygrywa. Weźmy za przykład zespół sprzedażowy, gdzie tylko najlepszy sprzedawca otrzymuje premię, pozostawiając innych z niczym. Taka sytuacja może doprowadzić do indywidualizmu, a nawet sabotażu między współpracownikami, co ostatecznie obniża łączną sprzedaż. Jednak istnieje alternatywa, model, w którym każdy może wygrać. Może to wyglądać tak, że wszyscy członkowie zespołu otrzymują premię, jeśli każdy osiągnie ustalone cele sprzedażowe. W ten sposób sukces jednej osoby wspiera sukces pozostałych. Takie podejście promuje współpracę, komunikację i ostatecznie prowadzi do lepszych wyników i większego zadowolenia z pracy. Ważne jest przyjęcie mentalności obfitości, która zakłada, że sukces i inne dobra nie są ograniczone i wystarczy ich dla każdego. Mentalność win-win pokazuje, że twoje największe sukcesy następują, kiedy działasz z przekonaniem, że wszyscy jesteście w jednej drużynie. Ten nawyk opiera się na przekonaniu, że sukces jednej osoby nie wymaga straty innej i że w każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich stron, wymagające otwartości, empatii i kreatywności w dążeniu do wspólnych celów. Nawyk numer 5. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym. Nie możesz odczytać na tablicy, kiedy przyjedzie twój autobus. Ciągle mrużysz oczy i nie możesz odróżnić przyjaciela z odległości 10 kroków. Czas odwiedzić okulistę. Wiesz, jak zazwyczaj przebiegają te wizyty. Czytasz litery z tablicy, podczas gdy lekarz testuje różne soczewki. Ostatecznie znajdujesz idealną dla siebie. Ale co by było, gdyby lekarz zastosował inne podejście? Co by było, gdyby zamiast testować twoje oczy, po prostu dał ci swoje okulary i powiedział: "Te mi pomogły"? I na tym poprzestał? Cóż, twoje widzenie nadal byłoby zamazane i prawdopodobnie szukałbyś nowego okulisty. Brzmi to absurdalnie, ale w komunikacji wiele osób zachowuje się jak ten lekarz. Proponują rozwiązania, zanim faktycznie zrozumieją problem. Dużo lepszym sposobem jest stosowanie piątego nawyku. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym.
Dobra komunikacja jest sercem każdej znaczącej relacji. Niestety większość ludzi doskonali jedynie swoje umiejętności mówienia, to znaczy starają się być zrozumiani. Jednak to tylko połowa obrazu. Aby naprawdę pielęgnować relacje, musisz również rozumieć. I aby naprawdę zrozumieć kogoś, musisz nauczyć się słuchać. Oczywiście słuchanie oznacza coś więcej niż po prostu słyszenie. Oznacza to rzeczywiste pojmowanie myśli i uczuć drugiej osoby. Najlepszym sposobem na to jest praktykowanie empatycznego słuchania. Ta forma słuchania wymaga od ciebie dostrojenia się do punktu odniesienia kogoś zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Oznacza to słuchanie słów tej osoby, ale także odkrywanie głębszych uczuć, które za nimi się znajdują. Jednym ze sposobów na to jest wstrzymanie się z oferowaniem rad, dopóki nie zrozumiesz dokładnie, co ktoś próbuje przekazać. Zamiast więc odpowiadać własną historią, spróbuj zidentyfikować uczucie, które druga osoba stara się wyrazić. Aby empatyczne słuchanie działało, musisz mieć szczere zainteresowanie innymi ludźmi. Z czasem twoje relacje staną się bardziej otwarte, satysfakcjonujące i znaczące. Nawyk numer 6. Synergia. Szósty nawyk dotyczy tworzenia wartości przez współpracę osób o różnych perspektywach i umiejętnościach. Covey wskazuje, że synergia pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż suma indywidualnych wysiłków osób działających oddzielnie. Synergia występuje, gdy współpraca i wzajemne zrozumienie między ludźmi generuje rozwiązania, które są lepsze niż te, które mogliby stworzyć indywidualnie. Jest to możliwe, gdy ludzie aktywnie słuchają się nawzajem, z otwartością na nowe perspektywy, gotowi do szukania nowych możliwości. Synergia wymaga szacunku, otwartości i gotowości do zmiany, a jej efektem jest coś, co Covey nazywa trzecim rozwiązaniem. Nie kompromisem, ale nowym rozwiązaniem, które przewyższa wcześniejsze propozycje. Załóżmy, że pracujesz nad projektem grupowym, w którym członkowie zespołu mają różne zdania na temat najlepszego sposobu realizacji zadania. Konflikty i różnice w opinii zaczynają wpływać na postępy projektu. Postawa reaktywna. Ignorowanie lub tłumienie różnic, forsowanie jednego punktu widzenia bez uwzględniania innych opinii. Działanie w izolacji, gdzie każdy pracuje nad swoim fragmentem zadania bez współpracy, co prowadzi do braku spójności i potencjalnych problemów w projekcie. Postawa proaktywna z zastosowaniem nawyku synergia. Zamiast postrzegać różnice jako przeszkodę, traktujesz je jako atut. Organizujesz sesję burzy mózgów, podczas której każdy ma szansę przedstawić swoje pomysły i perspektywy. Aktywnie słuchasz i doceniasz różne punkty widzenia, szukając elementów, które można połączyć w nowatorski sposób. Stwarzasz atmosferę wzajemnego szacunku, gdzie każdy czuje się wysłuchany i doceniony. Przez wspólną pracę nad połączeniem najlepszych aspektów każdego pomysłu, zespół dochodzi do innowacyjnego rozwiązania, które przewyższa początkowe propozycje i lepiej służy celom projektu. Nawyk numer 7. Ostrzenie piły. Wyobraź sobie, że jesteś drwalem, który codziennie idzie do lasu ścinać drzewa. Na początku praca idzie łatwo, ale z czasem każde drzewo wymaga coraz więcej wysiłku. W czym leży problem? Zapomniałeś zadbać o swoją siekierę, która z czasem się stępiła. Ta historia pokazuje, że nawet najbardziej pracowici ludzie mogą się wypalić, jeśli nie zadbają o siebie i o swoje narzędzia. Ostatni, siódmy nawyk mówi o odpoczynku i dbaniu o siebie. Gdy jesteś skupiony na osiąganiu celów, łatwo zapomnieć po prostu o sobie. Ale zaniedbanie swojego zdrowia fizycznego, umysłowego, duchowego i społecznego sprawi, że inne nawyki też zaczną cierpieć. Dlatego ważne jest, aby znaleźć czas na odnowę w tych czterech obszarach. Fizycznie dbaj o siebie poprzez ćwiczenia, zdrowe jedzenie i sen. Duchowo poświęć czas na kontemplację, modlitwę lub medytację, co pomoże ci zachować spokój i równowagę. Umysłowo ucz się nowych rzeczy, co utrzyma twój mózg w dobrej formie. Społecznie i emocjonalnie pielęgnuj relacje z innymi, co jest kluczowe dla twojego szczęścia i efektywności. Zobowiązując się do odnawiania się w tych obszarach, będziesz ciągle zbierać korzyści, będąc gotowym do efektywnej pracy i życia.
I tak oto dotarliśmy do końca naszej podróży przez 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey'a. Mam nadzieję, że to, co dziś razem odkryliśmy, nie tylko zainspirowało Cię do refleksji nad własnymi nawykami, ale także zachęciło do podjęcia konkretnych kroków ku zmianie. Pamiętaj, że każdy z tych nawyków to narzędzie, które możesz wykorzystać do budowania życia pełnego sensu, spełnienia i sukcesu. Ale jak każde narzędzie, jego skuteczność zależy od tego, jak często i jak świadomie z niego korzystasz. Rozwój osobisty to podróż, która nigdy się nie kończy, ale każdy krok na tej drodze przybliża Cię do bycia osobą, którą chcesz być. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś wartościowego dla siebie. Jeśli tak, proszę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jeżeli interesuje Cię tematyka rozwoju osobistego, zapraszam do obejrzenia mojego filmu 5 książek zmieniających życie. Słowa mają moc. Subskrybuj mój kanał.